Chciałbym powitać w szczególności tutaj na dworcu Wrocław Główny we Wrocławiu księdza profesora Waldemara Cisło, dyrektora Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, panią Katarzynę Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP oraz pana Tadeusza Szulca, dyrektora PKP SA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że tu jesteście, bo bardzo sobie cenimy Państwa obecność, gdyż to dzięki Waszemu przekazowi możemy docierać do większej ilości osób. Jak dla Syrii, dlaczego taka akcja? Rozpoczęliśmy ją w środę popielcową ustawieniem takiego ofiaromatu na dworcu centralnym w Warszawie, korzystając z uprzejmości kolei państwowych i na ręce pana dyrektora bardzo serdecznie dziękuję włodarzom, zwłaszcza panu prezesowi Krzysztofowi Mamińskiemu. Akcja ma na celu zebranie środków dla ofiar wojny w Syrii. Wiemy, że ta wojna trwa od 10 lat. Sytuacja się znacznie skomplikowała ze względu na to, że jeszcze w tej chwili Liban, który był głównym kanałem do dostarczania pomocy humanitarnej, jest w kryzysie. Nie ma rządu, jest potężna inflacja. Kilka dni temu słyszeliście Państwo o olbrzymich manifestacjach w większych miastach Libanu. Ta sytuacja spowodowała to, że jak podają organizacje charytatywne, które działają w Syrii, ojciec rodziny pięcioosobowej, żeby wyżywić tę rodzinę, musi przepracować 70 roboczodniówek. Mieliśmy apel papieża, bo mieliśmy niestety sytuacje takie, że ojcowie rodzin, nie mogąc nakarmić swoich dzieci, czy nie mogąc zapewnić podstawowej opieki medycznej, dochodziło do samobójstw w większych miastach. Mieliśmy takie dane niestety. I to wszystko powoduje, że oczywiście mając na uwadze też, że w naszym kraju mamy problem z wirusem, mamy problem z chorobami, staramy się jednak też apelować o pomoc dla tych, którzy mają jeszcze gorzej. To najkrócej tak opisuje tę sytuację. Jak można pomóc? Państwo możecie pomóc poprzez wysłanie SMS-a 72405 o treści ratuje. Można, będąc na dworcach, gdzie stoją ofiaromaty, dokonać wpłaty. Albo na stronie internetowej Pomoc Kościołowi w Potrzebie można znaleźć numer konta i z dopiskiem Chleb dla Syrii dokonać tej wpłaty. Za Państwa pośrednictwem bardzo dziękuję Syryjczykom za dotychczasową pomoc, zarówno tę medyczną, jak i żywnościową. I cóż, no prosimy w ich imieniu o to, abyśmy o nich nie zapominali. Dziękuję bardzo. Bardzo nam miło uczestniczyć w akcji Chleb dla Syrii, którą przeprowadza Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi Waldemarowi Cisło, który zdecydował się, aby tu na tym dworcu, jako trzecim miejscu w kraju, został posadowiony ofiaromat, który do tej pory jest w Warszawie Centralnej, w Krakowie Głównym i to jest trzecie miejsce. Mamy nadzieję, że pozwoli to na zebranie odpowiednich kwot potrzebnych w działaniu tego stowarzyszenia, pomocy niesionej przede wszystkim w krajach objętych wojną, przynajmniej ciut znamion normalności, żeby ci ludzie zobaczyli. Jest to piękna akcja. Oczywiście kłaniamy się Fundacji Grupy PKP, pani prezes Katarzynie Kucharek, która jest bardzo mocno zaangażowana w tę inicjatywę. PKP zawsze wspomagało ludzi potrzebujących w ostatniej sytuacji, kiedy kraj objęty jest pandemią, koronawirusem. Pomagaliśmy medykom. Będziemy to czynić dalej. Taka jest między innymi nasza misja. Nie tylko obsługujemy podróżnych, obsługujemy ruch pasażerski, ruch towarowy, ale również takie działania czynimy. Jesteśmy z tego dumni, że możemy tak robić. Chciałabym bardzo przede wszystkim podziękować zarówno Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jak i panu dyrektorowi Szulcowi za inicjatywę, za to, że już jako trzeci staje na kolejnym dworcu ofiaromat, zwany daromatem. Dzięki niemu możemy przekazywać środki, zdobywać fundusze. Jak to pięknie jest powiedziane, po prostu na chleb dla tych potrzebujących. Pieniądze będą również przeznaczone na dodatkowe miejsca pracy dla tych najbardziej potrzebujących. Ja wiem, że tak jak już wcześniej wspominałam, w dobie
walki ze skutkami koronawirusa. Nam wszystkim jest ciężko, ale nie zapominajmy również o tych, którzy są daleko od nas i którym my realnie możemy pomóc. Bardzo dziękuję, jeszcze raz zachęcam i apeluję o wsparcie. Czy mogliby Państwo stanąć jeszcze? My chodzimy w maskach, tak jak Państwo, czy staramy się zachowywać odległości. Tam w obozie dla uchodźców, gdzie jest 700 osób, jedynym traktem sanitarnym jest kran z zimną wodą i on służy 700 osobom za wszystko. Stąd też zorganizowaliśmy, otrzymaliśmy 1,5 tony środków chemicznych dezynfekujących, więc je postaramy się dostarczyć przy pomocy naszego wojska. Stąd ta akcja. A zmobilizowało nas jeszcze jak gdyby do zintensyfikowania tych działań te raporty, które zaczęły przychodzić, że ojcowie rodzin, którzy nie byli w stanie wyżywić swoich rodzin, zaczęli popełniać samobójstwo. To było najgorsze, co się może stać, bo samobójstwo nigdy nie jest rozwiązaniem, bo tylko jeszcze pogarsza tę sytuację. I żeby tym ludziom przynajmniej dać nadzieję. My oczywiście całego zła tego świata nie rozwiążemy, ale przynajmniej świadomość tego, że mówimy w Polsce o nich, że staramy się przybliżać tę tragedię, to już jest dla nich bardzo dużo i za to Państwu dziękuję, bo za Waszym pośrednictwem możemy dotrzeć do szerszej ilości osób. Idea jest taka, że po prostu jedna piekarnia daje pracę około 20 osobom i wtedy byśmy 20 rodzin miałoby, 20 osób miałoby pracę i miałoby też możliwość utrzymania 20 rodzin. Taka jest idea. No zobaczymy, koszt takiej jednej piekarni to jest około 100 tysięcy euro, więc to są dość duże koszty, ale staramy się w różny sposób apelować i przybliżać właśnie ten temat. Pomoc Kościołowi w potrzebie nie pierwszy raz doświadcza wielkiej życzliwości od wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Pamiętamy Dolny Śląsk dla Aleppo. Była to bardzo ciekawa, bardzo piękna akcja, którą zrealizowaliśmy przy współpracy archidiecezji warszawskiej, diecezji wrocławskiej, diecezji lewickiej, diecezji świdnickiej. Była to bardzo piękna pomoc dla szpitali, które otrzymały pomoc właśnie w Aleppo, do Szpitala Świętego Ludwika szczególnie. A więc tysiące ludzi do tej pory czerpie korzyść, pomoc z tego wszystkiego, co ludzie tutaj złożyli. Jest to, dzisiejsza akcja jest taką dobrą okazją, żeby podziękować wszystkim tym, którzy wsparli tamtą akcję i zaprosić do tego, aby kontynuować dalej pomoc, która jest niestety ciągle potrzebna. Chrześcijanie w Syrii dalej cierpią. Wiemy, że sytuacja z koronawirusem jest trudna w Polsce, w Europie, ale jest też trudna w Syrii, bo ludzie przed koronawirusem tam bardzo mocno cierpieli, a teraz, kiedy brakuje szpitali, kiedy brakuje tej podstawowej pomocy, ciągle jeszcze potrzebują pomocy i czekają naszą pomoc. Pamiętajmy, że są to nasi bracia i siostry w wierze, którzy są żywymi kamieniami, tak jak o nich mówił Jan Paweł II, Benedykt XVI. Są to ci ludzie, którzy dzisiaj naprawdę potrzebują naszej pomocy i możemy im pomóc, wpłacając chociażby poprzez ten wpłatomat, który dzisiaj pojawił się tutaj we Wrocławiu.